dramat w rodzinie zastępczej. Oględziny lekarskie stwierdziły u dzieci obrażenia zewnętrzne. Dzieci z pieczy zastępczej mają trafić do placówek w powiecie lakielskim. Tylko czekamy na decyzję i będziemy te dzieci przewozili do nas. Samorządowe inwestycje są bardzo potrzebne dla rozwiązania jakiegoś wieloletniego problemu w samorządzie. Ulice w Nakle i Janikowie zostaną przebudowane. Każdego roku taką umowę podpisujemy. Zła decyzja i konsekwencje na całe życie. Gdy rzuciłem się do wody, okazało się, że uderzyłem głową o dno. Apel o rozsądek i rozwagę. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dramat dzieci z rodziny zastępczej w wielkopolskim Łęgowie. Opiekunom odebrano 12 dzieci. Dwoje z nich z obrażeniami ciała przebywa w szpitalu. Policja zatrzymała w tej sprawie prowadzących rodzinny dom dziecka, 49-letnią kobietę i 58-letniego mężczyznę. Rodzina kilka miesięcy temu przeprowadziła się do Wielkopolski z powiatu nakielskiego. Kontrolę nad nią przez cały czas sprawowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle. W środę 4-letnia dziewczynka poskarżyła się w wągrowieckim przedszkolu, że jest bita. Nauczycielka natychmiast poinformowała służby. Rodzicom zastępczym odebrano 12 dzieci, 8 z pieczy zastępczej i 4 biologicznych. Do szpitala na diagnostykę trafiły wszystkie. Oględziny lekarskie stwierdziły u dzieci obrażenia zewnętrzne. Nie stwierdzono obrażeń wewnętrznych ani żadnych złamań. W związku z tym też 10 dzieci wypisano ze szpitala, można powiedzieć, i trafiły tutaj do placówek opiekuńczych na terenie powiatu wągrowieckiego. Dwoje najmłodszych dzieci wciąż przebywa w szpitalu. Policja potwierdza, że wobec dzieci mogła być stosowana przemoc. Mężczyzna i kobieta, którzy zajmowali się tymi dziećmi, zostali doprowadzeni do jednostki policji celem przeprowadzenia dalszych czynności w tej sprawie. Opiekunowie wraz z dziećmi od 1 lipca 2015 roku mieszkali w Trzeciwnicy w gminie Nakło i byli pod opieką tamtejszego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W sierpniu ubiegłego roku rodzina wróciła do Łęgowa w Wielkopolsce do wyremontowanego własnego domu. Nadal jednak była pod opieką pracowników nakielskiego PCPR, którzy utrzymywali z rodziną kontakt osobisty także w województwie wielkopolskim. Ten kontakt był realizowany dobrze i nie było żadnych, absolutnie żadnych sygnałów wskazujących, że coś się niedobrego dzieje. Dzieci funkcjonowały w dobrych warunkach tutaj lokalowych, były zaopiekowane. PCPR w Nakle zamierza wszcząć wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Dzieci z pieczy zastępczej trafiły do placówek opiekuńczych w Wągrowcu, ale w najbliższym czasie zostaną przewiezione do placówek powiatu nakielskiego. 8 dzieci trafi do naszych placówek, do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Paulinie i placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie. Także tutaj tylko czekamy na decyzję i będziemy te dzieci przewozili do nas. Sprawę wyjaśnia prokuratura rejonowa w Wągrowcu. W południe do Wągrowca pojechał też wojewoda kujawsko-pomorski, który wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Podkreślał znaczenie rodzinnych domów dziecka. Rodzinne domy dziecka są bardzo ważne, spełniają swoją rolę bardzo dobrze w całej Polsce i prosiłbym wszystkich tych, którzy je prowadzą, na przyjęcie podziękowań i żeby ta sytuacja nie wpłynęła negatywnie na ocenę właśnie tego rodzaju opieki nad tymi dziećmi. Na Kujawach i Pomorzu jest 50 rodzinnych domów dziecka. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. 3 ulice w Janikowie i Nakle nad Notecią zostaną przebudowane. Dziś burmistrzowie obu miast podpisali umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki pieniądzom z budżetu państwa przez kolejny rok będzie także działać w Nakle dzienny dom pobytu seniorów. Ulice Słoneczna i Północna w Janikowie po ponad 30 latach doczekają się remontu. Zawsze będzie porządek i ładniej w ogóle. Ładniej, ale także bardziej komfortowo. Bezpieczeństwo poprawią wyniesione przejście dla pieszych. Wymieniona zostanie nawierzchnia, która w niektórych fragmentach ulicy zbudowana jest jeszcze z betonowych płyt. To jeszcze inna technologia produkcji trylinki, taka normalnie zalewana betonowo i ona praktycznie jest i tak już na nią żeśmy się przygotowywali do wymiany, ale zawsze brakowało środków. Teraz pieniądze są. Inwestycja będzie kosztowała ponad 1 000 000 zł. Połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
prowizoryczne. Dzięki pieniądzom z budżetu państwa uda się także wyremontować blisko 200-metrowy fragment ulicy Noteckiej w Nakle. Modernizacja drogi rozpoczęła się kilka lat temu. Do remontu pozostał fragment łączący centrum miasta z przystanią. W ramach tego programu bardzo często realizowane są zadania, które może w innych programach nie uzyskałyby tylu punktów, ale akurat są bardzo potrzebne dla rozwiązania jakiegoś wieloletniego problemu w samorządzie, są potrzebne dla mieszkańców i tak się właśnie dzieje. W Nakle nad Notecią podpisano także umowę na funkcjonowanie dziennego domu pobytu. Z programu Senior Plus przekazano na ten cel ponad 80 tysięcy złotych. Ta pomoc jest ciągła, to nie tylko jest pomoc w tym roku, ale każdego roku taką umowę podpisujemy i ona bardzo pomaga nam, żeby zapewnić godziwe warunki funkcjonowania seniorów właśnie w tym domu. Wojewoda podczas sesji Rady Miasta podsumował także dotychczas zrealizowane inwestycje na terenie gminy Nakło nad Notecią. Tuż przed wakacjami o bezpiecznym wypoczynku rozmawiają z młodzieżą policjanci i ratownicy, ale także osoby, które przez niefortunny skok do wody poruszają się na wózkach. Jedna chwila może zmienić całe życie. Akcja Skacz z głową nie ma straszyć młodych ludzi, ale uświadomić im, że odwaga powinna iść zawsze w parze z rozwagą. Chwila nieuwagi, jedna decyzja, która okazała się tą najgorszą. Niefortunny skok do wody może zmienić całe życie. Biegłem po pas do wody po to, żeby szybko się zanurzyć. I gdy rzuciłem się do wody, okazało się, że uderzyłem głową o dno i w ten sposób uszkodziłem sobie kręgosłup. Mężczyźni, którzy po skoku do wody stracili sprawność, spotkali się z młodzieżą z bydgoskich szkół. To kolejne takie spotkanie, nieprzypadkowo organizowane tuż przed wakacjami. Cel jeden – uświadomić uczniom, jak poważne i nieodwracalne mogą być konsekwencje nierozwagi. Akcja już przynosi efekty. Mieliśmy takie spotkanie na UTP z młodzieżą. Okazało się, że wzięli sobie do serca naszą przestrogę, aby najpierw sprawdzić miejsce, do którego skacze się do wody. I okazało się, że znaleźli tam kosz na śmieci. Uczniowie wynieśli z takiego spotkania najcenniejszą radę. Sprawdzam, zanim ryzykuję. Również ratownicy przestrzegali przed skokiem do naturalnych zbiorników wodnych. W rzece czy jeziorze mogą znajdować się zarówno kamienie, konary drzew, jak i duże przedmioty, które ktoś do wody wrzucił. Woda to jest żywioł, otwarte akweny są na tyle niebezpieczne, że tak naprawdę nie wiemy, z czym mamy do czynienia, czy szczególnie jeżeli chodzi o wody płynące, no to tak naprawdę nurt, niestabilne dno, na to musimy zwracać uwagę. Spotkanie z młodzieżą zorganizowano w ramach akcji Skacz z głową. Nie miało na celu wystraszenie uczniów, ale uświadomienie im, że podczas wakacyjnego wypoczynku nie powinniśmy zapominać o własnym bezpieczeństwie. Nie tyle chcemy przestraszyć, co wzbudzić refleksję. Refleksję nad tym, że kiedy przychodzi czas wolny, kiedy przychodzi słońce, lato, jesteśmy w dużej grupie, to często odwaga rozmija się z rozwagą. Dla nas ważne jest to, żeby też ostrzec młodych ludzi, przygotować ich do tych wakacji. Akcja Skacz z głową ma służyć temu, żeby się świadomie, odpowiedzialnie zachowywać również w takim czasie wolnym. W ubiegłym roku utonęło w Polsce 419 osób. Jak pokazują statystyki policji, zdecydowana większość to były osoby powyżej 30 roku życia. Młodzi ludzie zasady bezpieczeństwa powinni zatem przekazać także swoim rodzicom i dziadkom. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Są starsi i tworzą liczniejszą grupę na rynku pracy niż kobiety. Z najnowszych danych przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że na Kujawach i Pomorzu aktywnych zawodowo jest ponad 700 tysięcy mężczyzn. Tego typu informacji jeszcze bardziej szczegółowych będzie więcej niż dotychczas zapowiadają pracownicy GUS-u w Bydgoszczy. To pozwoli dokładniej ocenić m.in. sytuację gospodarczą kraju i regionu. To miejsce, które wymyka się statystykom w bydgoskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie nie spojrzeć. Panie. Pracują głównie kobiety. Stanowią ponad 92% kadry na 1107 zatrudnionych osób. 85 pracowników to mężczyźni. Najczęściej są to stanowiska związane z usługami informatycznymi. Atmosfera w pracy jest bardzo przyjazna i to niezależnie od tego, czy mamy tego rodzynka w pokoju, czy też nie. Statystycznie jednak, patrząc na wszystkie gałęzie zatrudnienia w regionie, to mężczyźni zwyciężają ten wyścig. Jest ich na rynku pracy po prostu więcej.
o 8%. Mamy jedną gminę, w której przewaga jest kobiet. To jest gmina Ciechocinek. Tam mamy 52% pracujących kobiet. Pracodawcy zgodnie z polskim prawem nie mają możliwości wyboru potencjalnych pracowników pod względem płci. Jest to pogwałcenie polskiego prawa. Co nie oznacza, że takich ofert nie ma. Wystarczy spojrzeć na jeden z najpopularniejszych serwisów z ofertami pracy. SPA zatrudni kobiety na stanowisko masażystki. Praca przy odzieży dla kobiet. Zatrudnimy kobiety do sortowania odzieży. Tak, zdarzają się takie sytuacje jeszcze, sporadycznie, ale się zdarzają. Natomiast informujemy wtedy pracodawców, którzy składają do nas te oferty pracy, że w treści oferty pracy nie mogą znajdować się pewne informacje dyskryminujące. Zwyczajowo po prostu chcemy panią sprzątaczkę, albo na przykład chcemy, nie wiem, młodą, ambitną osobę, albo mężczyznę dynamicznego, młodego, pełnosprawnego i tak dalej. No to w tym momencie już wiemy, że te zapisy są dyskryminujące. Średnia wieku osób pracujących na Kujawach i Pomorzu zgodnie z najnowszymi statystykami to 42 lata. Osoby statystycznie najstarsze w regionie pracują w Ciechocinku, najmłodsze w Brzoziu. Takich danych będzie teraz coraz więcej. Będą się pojawiały co miesiąc na stałe, czyli będzie również można monitorować te aspekty związane z wiekiem pracujących, o czym w ostatnim czasie bardzo dużo mówimy w kontekście starzenia się społeczeństwa. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń, co przed nami? Toruńscy społecznicy i aktywiści chcą większego wpływu na funkcjonowanie miasta. Bydgoszczyzna, czyli przeszłość i teraźniejszość Bydgoszczy, widziana przez pryzmat sztuki. W Krobi koło Torunia trwa konferencja dla samorządowców. Podczas dwóch dni w teorii i w praktyce mogą się dowiedzieć m.in. o tym, jak poprawnie sporządzać uchwały czy pisać prawo miejscowe. Spotkanie przygotowało Rządowe Centrum Legislacji. Kolejna w regionie tego typu konferencja planowana jest w czerwcu w Bydgoszczy. Naszym zadaniem jest kontrolowanie i współtworzenie projektów aktów prawnych. Bardzo cenna inicjatywa, szczególnie z punktu widzenia tworzenia prawa przez samorządy i nadzoru prawnego nad tym tworzeniem prawa w samorządach. Myślę, że to doskonała formuła i możliwość do tego, żeby ugruntować swoją wiedzę w zakresie zasad tworzenia prawa. Skorzystajmy z tego, porozmawiajmy, popytajmy. Duża ekipa prawników i osób, które tworzą prawo w Polsce, jest z nami tutaj w naszym regionie i będziemy mogli usłyszeć informacje o tym, jak postępować w zawiłościach procesów legislacyjnych sprowadzonych do obiektów, miejsc takich jak chociażby poszczególne miasta czy gminy. Znaczy ta zasada pomocniczości kolejna. Z mojego panelu samorządowcy mogą się dowiedzieć, jak skonstruować teksty jednolite poprawnie, czym są teksty jednolite, czyli będzie część teoretyczna, będą definicje, będą ćwiczenia ze sporządzania obwieszczenia do tekstu jednolitego. To już trzecia konferencja, którą adresujemy do pracowników samorządowych o tym, jak poprawnie pisać prawo miejscowe, jak poprawnie sporządzać uchwały, które są przyjmowane przez rady gmin, rady powiatów i sejmiki wojewódzkie. I w trakcie tej konferencji, która się odbywa, legislatorzy prezentują, dzielą się swoją wiedzą na temat pisania przepisów i wymieniają się doświadczeniami z osobami, które za tworzenie tych przepisów w urzędach gmin, w starostwach powiatowych i w urzędach marszałkowskich odpowiadają. Zwiększenie niezależności finansowej samorządów, animator społeczny w każdej gminie, a także zdrowie i transport publiczny blisko ludzi. To kolejne postulaty partii Polska 2050. Dziś o wizji samorządu na szóstkę mówili przedstawiciele ugrupowania. Chcemy, żeby został zwiększony udział samorządów w PIT-ie. Chcemy, aby też samorząd miał udział w podatku VAT. Proponujemy 3% tego udziału i chcemy również, żeby samorządy miały udział w podatku ryczałtowym. To ma wzmocnić samorządy, ich finanse i zapewnić im własne środki. Polska Szymona Hołowni 2050 proponuje
aby zwiększyć udział samorządów i przez to spróbować zdecentralizować leczenie, żebyśmy nie musieli dojeżdżać wszyscy z każdą chorobą do specjalisty, do dużych miast, tak jak robimy to teraz, ale żebyśmy mogli skrócić kolejki do specjalistów. Postulujemy wprowadzenie instytucji animatora społecznego, który będzie w stanie diagnozować problemy w lokalnej społeczności, pomagać im w budowaniu partnerstw lokalnych, regionalnych i ewentualnie dostarczaniu zasobów, tak żeby te społeczności lokalne były silniejsze i sprawniej działały. Toruń będzie w czerwcu miejscem debaty na temat rolnictwa i rynków produktów żywnościowych w Europie. To dwudniowe spotkanie, w którym udział wezmą członkowie Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów. Zasiada w niej ponad 100 samorządowców z 27 państw. Komisja zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, rolnictwem oraz ochroną konsumentów. Przyszłość Europy to wspólnota wspólnej gospodarki żywnościowej i muszą zostać ujednolicone zasady produkcji i dystrybucji żywności w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, bo wiemy, że poza systemem europejskim dopłat, 30% budżetu w tej chwili unijnego to kwestie rolne, ten system jest niewystarczający. Czeka nas naprawdę, ja mam nadzieję, bardzo ożywiona dyskusja w Toruniu i kontynuacja tego tematu w przyszłości. Pierwszego dnia spotkania porozmawiamy o kilku ważnych tematach. Jeden z nich dotyczy regulacji rynku związanego z rolnictwem w Europie. Wiemy, że jest to bardzo ważny temat dla województwa kujawsko-pomorskiego. Członkowie Komitetu Regionów są aktywnymi politykami lokalnymi. Czujemy puls społeczności lokalnych. Chcą dbać i chronić tereny zielone w mieście. Społecznicy i aktywiści ruszają z projektem pod hasłem Wpływamy na Toruń. W ten sposób zamierzają integrować mieszkańców i zamanifestować swój sprzeciw wobec zabudowy toruńskiego wrzosowiska czy winnicy. Toruńskie wrzosowisko zgodnie z założeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prawie 2,5 hektara powierzchni pomiędzy ulicami Ugory i Storczykową miasto ma zamiar sprzedać, by w przyszłości mogły być w tym miejscu świadczone usługi medyczne. Grupa mieszkańców i społeczników walkę o ten teren toczy już od kilku miesięcy. Wrzosowisko to miejsce wyjątkowe, miejsce ukochane przez mieszkańców. Zostało ono w planach miasta zamienione w targowisko polityczne, ziemię na sprzedaż. Wrzosowisko to nie jedyna część miasta, która budzi niepokój aktywistów. Sprzeciwiają się oni również m.in. zmianie zabudowy na wielorodzinną po obu stronach ulicy Winnica. W Toruniu buduje się szerokie drogi, wielkie blokowiska, ogromne obiekty prywatne, ale nie tworzy się nowych parków z prawdziwego zdarzenia, nie tworzy się lasów miejskich. Robimy dwa rodzaje spotkań. W poszukiwaniu nowych rozwiązań ma pomóc ruch społeczny Wpływamy na Toruń. Z taką inicjatywą wyszli członkowie lokalnych stowarzyszeń i fundacji. W planach są wspólne spotkania z mieszkańcami, spacery badawcze, warsztaty i debaty z ekspertami. Chcemy, żeby to wszystko, co realizowane jest w tej chwili w mieście, chcemy to zweryfikować też prawnie. Chcemy zobaczyć, czy te procedury, które dotyczą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, winnicy czy wrzosów, były prawidłowo procedowane. Czy nie można tych rzeczy po prostu na dzień dzisiejszy zablokować? Chcemy wpłynąć na Toruń, na nasze miasto, w którym czujemy się bardzo pominięci, w którym czujemy się, że jesteśmy tylko płatnikiem, a nie mamy możliwości korzystania, a to jest dla nas bardzo ważne. Prezydent Torunia zapewnia, że jest otwarty na dyskusje i sugestie. Myślę, że trzeba z dwóch stron pewien umiar zachować i dlatego chętnie podejmę dyskusję o tym, jak gospodarować zielenią, jak ją urządzać w mieście Toruniu, jak wzbogacać, ciekawiej robić. Pamiętając o jednym, miasto rozwija się wszechstronnie. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Przeszłość i teraźniejszość Bydgoszczy widziana przez sztukę. Miasto nad Brdą porusza badaczy z całej Polski, którzy spotkali się w Muzeum Okręgowym, by zapisać kolejne karty miejskich opowieści. Rozpoczęła się trzecia konferencja naukowa Bydgostiana Kultura i Muzeum. Konferencja jest w 100% poświęcona tematyce bydgoskiej.
Prezentujemy na niej nie tylko tematykę związaną z kulturą bydgoską, ale również, czy historią, ale również pochylamy się nad problemami współczesnymi. Rewitalizacja naszego miasta, takie tematy związane z architekturą, to interesuje właśnie naszych tutaj kolegów spoza Bydgoszczy. A przybliżam się co roku, trzeci rok z rzędu, Dziennik Bydgoski. W tym roku to jest konkurs Miss Europa na łamach Dziennika Bydgoskiego w okresie międzywojennym. Rzeczywiście, po pierwsze śledzimy te wydarzenia, że nawet jak w konkursie nie startuje Polka, to konkurs dla nas jakoś jest istotny, ale też niewątpliwie zwraca uwagę język, którego używają redaktorzy, więc roi się na łamach Dziennika Bydgoskiego od blondyneczek, które startują w eliminacjach w tych wyborach. Zajmujemy się tutaj podczas naszej konferencji nie tylko historią Bydgoszczy, ale również historią naszego muzeum. Przez te 100 lat zbieramy od samego początku zbiory, które z roku na rok były coraz to bardziej pokaźne. Oczywiście naszym głównym zadaniem jest to, żeby udostępniać te zabytki, żeby nasi odbiorcy do nas przychodzili, więc zachęcamy do tego mieszkańców Bydgoszczy i regionu, żeby jak najczęściej odwiedzali nasze skromne muzealne progi. Ludzie nauki, świadkami wiary to tytuł sympozjum naukowego, które w czwartek odbyło się w Centrum Edukacji i Młodzieży imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku. Wydarzenie było także okazją do promocji tomiku Roczników księdza Jerzego. Wykład naukowcy wobec wiary. Wbrew temu, co jeszcze twierdzono z 50 lat temu, że naukowy tak zwany światopogląd wyklucza wiarę w Boga, my chcemy pokazać, że nauka może wręcz tą wiarę w Boga umacniać i dajemy tutaj szereg przykładów. I mam zaszczyt. To, co jesteśmy w stanie poznać rozumem, jesteśmy w stanie także poszerzyć, oświecić także i światłem wiary. Dlatego świadkowie nauki, którzy także są świadkami wiary, są tutaj bardzo dla nas ważnym elementem. Owocem działalności też tego ośrodka jest od kilku lat wydawanie też właściwie co roku dość regularnie 8 tom. Dzisiaj będziemy promować Roczników księdza Jerzego. W tym roku podjęliśmy taki temat Ludzie nauki, świadkami wiary, czyli chcieliśmy pokazać to kilka sylwetek, bo to oczywiście wybieramy zawsze jakąś reprezentację, żeby pokazać, że ta droga wiary i droga nauki, one nie są ani przeciwstawne, tylko nawzajem się uzupełniają. Pora na informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. W słoweńskim Bledzie rozpoczęły się wioślarskie Mistrzostwa Europy. Sporą grupę w kadrze reprezentacji Polski stanowią zawodnicy i zawodniczki z klubów regionu. W porównaniu do zeszłego sezonu składy poszczególnych łodzi uległy zmianom. Liczymy na dobre wyniki. Pierwsze zawody, przypominam, że na Pucharze Świata pierwszym nasza kadra nie była. I w sumie myślę, że dobrze, bo mieli więcej czasu na przygotowania do Mistrzostw Europy, a poza tym frekwencja tego pucharu była no słaba. Więcej na ten temat, a także inne wiadomości o 21.45. Dziękujemy bardzo. A teraz pora na informacje o pogodzie. Dzień dobry. W pogodzie cały czas panuje bardzo pogodny układ wyżowy, który zapewni nam ciepłą i słoneczną końcówkę tygodnia. Taka pogodna, wręcz okresami zupełnie bezchmurna będzie nadchodząca noc, na termometrach od 7 do 10 stopni. Jutro w regionie także przez cały dzień dominować będzie przepiękna i słoneczna pogoda, na termometrach do nawet 21 stopni. Co prawda w weekend czeka nas delikatny spadek temperatury, natomiast słońca w ciągu tych najbliższych dni na pewno nam nie zabraknie. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. I tymi dobrymi informacjami, które przekazała Dagmara Moranowska, kończymy nasz serwis. Kolejno o godzinie 20.30. Zapraszam, do zobaczenia.